Dzień dobry, to znowu ja, a to jest Epic Battle Simulator, gra, której nie było u mnie miesiąc na kanale, nie wiem co się stało ostatnio, po prostu ktoś napisał komentarz Ej, Flutter, kiedy Epic Battle Simulator 2? Ja mówię, co to za gra była? A nagrywałem, tak, dwa odcinki z tej gry się pojawiają, polecam sobie ogarnąć, to jest taki mobilny tap, podobno gra jest za darmo na telefon i to jest trzeci odcinek, to, eee, odcinek z tej gry, przepraszam państwa za te dziwne dźwięki, które wydaje, ale dowiedziałem się dwóch rzeczy, znaczy pierwsza to taktyka na wygranie każdej mapy, ale... to, to nie będziemy tego używali, przynajmniej na razie, a drugie jest to, że ta trujeczka oznacza, że ta jednostka jest na trzecim poziomie, co jest bardzo fajne, bo możemy sobie ewoluować jednostki i to jest naprawdę spoko sprawa. Przypominam, tu, tu możemy sobie ewoluować jednostki. I uwaga! Kolejny odcinek z tej gry wbija, jeżeli wbijecie po tym 2,5 tysiąca lajków znaczy łapek w górę, także zostawcie teraz, jeżeli Wam się gra podoba, a jeżeli nie oglądaliście i nie wiecie o co chodzi, polecam poprzednie filmy po prostu sobie ogarnąć, jakże liczymy, to jest walka z bossem. Nie to, tylko to jest walka z bossem. I e, zastanawiałem się, w jaki sposób to mam zrobić. Mam 1500 i uwaga, e, testujemy taktykę na wygraną, bo chciałbym przejść dalej, e, nie ukrywam. Kurde, jak ja dawno w to nie grałem. Guard, okej. Okay. Czyli tak, ustawiamy Helios, e, e, Helios napisał, taktyka na pokonanie wszystkich, nawet jak się jeszcze nic nie ulepszało. Na linii pięciu e, tarczowników, za nimi pięć bomb i różne porozstawiane muszkiety. Wygracie tym wszystko. No to, no to zobaczymy czy wygramy tym wszystko Okej, okay, pięciu, pięciu takich ziomków, za nimi pięciu um, bombermanów, tak? Pięciu bombermanów. Tylko że. A nie, okej. Okay. Um, myślałem, że mnie nie, nie będzie stać, ale jednak nie stać. Także spoko i musz... A, jeden muszkieter. Powiem wam tak, no to on sobie będzie stał gdzieś tutaj i zaraz się przekonamy, czy ta taktyka... A, bądź tarcze, okej, okay. ja, ja rozumiem co tu się. Ty, no, ja, ja nie. O! A Okej. Okay. <laughs> Dobra zadziałało to dziękuję ci. 80 końców dla mnie, dlaczego nie ulepszam jednostek, mogę wam powiedzieć, ponieważ zbieram na epickie jednostki, na te tutaj, które są poukrywane. Mam, mam nadzieję, że w końcu uda mi się którąś odblokować kiedyś. Na przykład taką legendarną super jednostkę. Na nią aktualnie zbieram, na przykład za zalajkowanie Facebooka nam, mam 500 pieniążków, ale ja się nie dam takim rzeczom. Czajcie, nie dam się takim rzeczom. Dobra, weźmiemy, um, nie, 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 nie. Wydaje mi się, że tutaj musi być dość duża szybkostrzelność, ponieważ są to jednostki słabe, dość są so Kurde, w ogóle tutaj interfejs tak wszystko zasłania, ale spoko, no poradzimy sobie z tym. Interfejs tutaj wszystko zasłania, dlatego rozstawimy sobie karabinia ka karabiniarzy i będą oni strzelali po prostu we wszystko. Aha, 25 jednostek, czyli powinno być, powiem wam, że idealnie, pyk i pyk. Dobra, zaraz sprawdzimy, czy ta taktyka... Ehm, no dobra, niby sobie radzi ta taktyka, ale tak, tak bym powiedział, nie do końca. Tak... No, trochę brakuje obrażeń, nie? W ogóle zabiliśmy kogokolwiek? Czy oni są tak opancerzeni, że... Ty. No dobra, pa, paru zabiliśmy, ale to, to jest porażka. Surrender? Za surrender dostaje coś pieniążków? 10 za to. Jakbym napi napisał, jakbym ustawił jakieś makro, żeby mi automatycznie podda poddawało grę, bym zostawił komputer na jakiś czas. Hmm, mógłbym sobie zarobić dużo pieniążków, ale nie, nie będę chcę, chcę normalnie to zrobić. Giant, okej, okay. słuchajcie, co, co my możemy tutaj zrobić? Na pewno. Bombiarzy, bo ja wiem, że pewnie te jednostki jakoś mają fajniejszą nazwę, ale ja lubię takie, no takie dziwne nazwy, Ok, ok, ok. T tutaj będziemy mieli bomby. Um, ninja, czekajcie, zobaczę co on ma tutaj. 20 chyba to jest celność, tak mi się zdaje, to celności 2, 30, ale co, że 30% na ma? Nie, nie za bardzo tego nie rozumiem, ale spoko. I weźmiemy sobie rycerzy, którzy tutaj będą musieli, o! wszystkich, ca całą resztę pozabijać i weźmiemy sobie jednego ucznika, który będzie napierdzielał z tyłu. Dobra, bombiarze wiadomo, jaki mają, jaki mają cel, a kawaleria po prostu, aha. Ty, no, ale bombiarze to są chyba, wiecie co, to jest najlepsza jednostka w tej grze, tak mi się zdaje, bo nie, nieważne co, postawiłem, nie wiem, pięciu bombiarzy i rozpierdzili o to po prostu wszystko, co to się znajdowało. Co było po prostu tutaj? Każdego rozwaliliśmy, spoko sprawa. Dlaczego ja cały czas powtarzam Spoko sprawa? Jakby to nie była spoko sprawa, zapraszam na Facebooka. Link w opisie: zalajkujcie go, to, to będziecie, będziecie mieli fajne święta, to tak działa. 22 poziom. Dzień dobry, witam Państwa. W 22 poziomie tej fajnej gry. Znaczy to jest taka fajniutka gra, nie? Wiecie sobie pograć po prostu. Wiem, że mi pisaliście, czekajcie, zobaczę sobie na drugi monitor. Nagraj Army Battle Simulator. Wiem, że są jeszcze jakieś chyba inne od nich. I w ogóle na tym. E jeżeli chodzi o gry mobilne, to tego jest po prostu masa tych wszystkich gier. Może się tym zainteresuje, jeżeli będziecie. Jeżeli chcecie inne symulatory walk, to napiszcie komentarz, albo co jest. Albo dajcie łapkę w górę. O, giganta pokonaliśmy, so, oni nie mają szans, zobaczcie, o paru muszkieterów, ale no my mamy więcej muszkieterów, więc sorry kolego, sobie z tym bez problemu poradzimy, dziękuję bardzo, brawa dla mnie, 62 pieniążki, dlaczego nagle 62 dostałem, nie, nie rozumiem tego, tutaj mamy tak, czekajcie, mogę sobie przybliżyć, to jest muszkieter, łucznicy i armaty, Ok, czyli mają to z tyłu, wiecie co, ja bym zrobił, o kurde, ile on ma, ile on ma, wow, żółw wojenny, nie, to jest słoń wojenny. Okej, okay. zrobiłbym coś takiego, tak, tak, wiecie, żeby było troszkę inaczej. Tylko, no, to, to nie podziała, to ja już wiem, że nie podziała, bo po prostu... No, no, jak to ma podziałać, jeżeli moje słonie są po prostu taranowane? E, widzę, że tutaj coś, coś zrobiliśmy takiego, no, do, dość fajnego. Chociaż może nie, dostaniemy z armat O Jezu, dostał słonik z armaty, z bliskiego, z bliskiej odległości. Powiem Wam, że robienie, ja już mówiłem w poprzednim filmie, ale robienie do tej gry miniaturek to jest po prostu taka tragedia, że nawet nie macie pojęcia. Tak się źle robi miniaturki do tej gry. Najłatwiej, jeżeli um, mam sobie coś przypomnieć, to chyba do Minecrafta się robi miniaturki. No. Na przykład takie Dead by Daylight dlatego też się nie pojawia. To jest jeden z powodów, dlaczego niektóre serie się nie pojawiają częścia, niektóre rzadziej. Dead by Daylight Golf, to, to są serie do których tak trudno jakąś fajną miniaturkę ogarnąć. Ech, dlaczego ja wam to mówię? Dobra, lecimy dalej. Um, weźmiemy sobie, hmm. aha, weźmiemy sobie tarczowników. tak, weźmiemy sobie tarczowników. Sam wpadłem na ten pomysł. To nie jest tak, że ktoś po prostu e, napisał. Helios oczywiście dziękuję ci. Na, napisał to w komentarzach. Sa, sam na to wpadłem, bo jestem bardzo, bardzo inteligentny. Um, hm, wiecie co? Mam 500 kasy zastanawiam się... No, wy macie słoneczki... Dobra, weźmiemy sobie tak. Okej, okay. może... Może to podziała. Zaraz się przekonamy. No właśnie, bo oni będą niszczyli moje bomby. Dlatego chciałem się, żeby pozbyli tych wszystkich ludzików... O oh! oh shit! Czy my może... Tak, zniszczymy katapultę. O Jezu, kusza zniszczyła katapultę. No, w sumie, jeżeli byście tam strzelili by przebili, te, te, te znaczy no, przerwali te liny, to może, może, może. Dobra, lecimy z kolejną bitwą. Co my tutaj mamy? Eee, to są. Eee, no. To są ludzie na pierwszym poziomie. Jejku, jakiegoś lagamiem. Oni mają tarcze, łuki. Czyli tak, wiecie co? Spróbuję sobie zrobić troszkę inaczej w tym sensie, że to jest Geart, eee, On ma 300 HP, ty masz 400 HP. A, ale zobaczcie, on ma mało ataku bardzo. On ma bardzo mało ataku, czyli byśmy musieli zrobić coś takiego. Uwaga, zrobimy jasne formację naszą, ale za tym e, będą szły jednostki, które mają najwięcej ataku z Was. 10. W sumie powiem Wam, że chyba najbardziej tego gościa się opłaca używać. Tylko gdybym miał więcej slotów, to no, bym to bez problemu sobie zrobił. O, Gladiator 2500. A nie, to jest celność. 1,35. Dobra, wiecie, co, wezmę sobie Gladiatorów. Okej, okay. no dobra, sprawdzimy to, wiadomo, tarczownicy mają za zadanie po prostu e, zablokować te wszystkie pociski, chociaż już wiem, że to nie będzie działało, Ju, już teraz wiem, że to nie zadziała po prostu, bo za długo oni się tutaj zatrzymali, dlatego będziemy musieli e, zrobić coś troszkę, troszkę innego, ale spoko, przynajmniej i tak będę dostawał pieniążki, to chyba tak, plus 10. także cały czas na plusie, nie, nawet jeżeli przegrywam, to i tak wygrywam, siedemset. A o co chodzi, że. A, on będzie kosztował 700, tylko ja muszę na tyle uzbierać. Ciekawe, czy do tej gry jest jakiś hack. <laughs> nie, nie to, żebym sprawdzał, oczywiście, ale bym sobie z chęcią um, z z zobaczył, bo. No. Zbieranie 10 tysięcy. 000... dobra, weźmiemy sobie paru magów. Zobaczymy, jak oni sobie radzą. Oni nie mają obszarowych y, obrażeń, więc. myślę, że takie po prostu fire bombę będą cisnęli, także nie. Sorry, nie chcę tego. Coś innego musi być. Kawaleria. Hmm. Hmm, 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 jakbym postawił sobie takie coś i z przodu bym sobie postawił tarczowników. Dużo. Zobaczymy jaki to ma w ogóle zasięg, nie? Uwaga. Hmm. Nie no, chyba jest Chyba jest ok, ale ucznicy mnie po prostu wybiją. Gdyby te małe kulki, które tutaj widzicie, tak mi się wydaje, że to jest tak, to są małe kulki, gdyby one rzeczywiście się odbijały od wszystkich. Ojejku, ojejku, co oni mi zrobili. Dobra, bierzemy taktykę na Bombermana. Po prostu taktyka na Bombermana jest najlepsza e, aktualnie i chyba nic, nic długo nie będzie. Szkoda, że się o tym dowiedziałem. Chociaż z drugiej strony, dzięki temu mogę, mogę przejść dalej w tym, w planszach, więc. Więc chyba nie jest tak aż źle. Dobra, weźmiemy sobie i muszkiety. Muszkiety, e, czekajcie, zasięg. Jaki oni mają zasięg? Czy jest to gdzieś tutaj pokazane? Szybkostrzelność, z jaką prędkością się poruszają. Hmm. Chciałbym, żeby on, oni po prostu z daleka bili, wiecie? A, chociaż oni też mają tych gości. No dobra, sprawdzimy jak to będzie wyglądało. Mamy paru Bombermanów, nawet y, to, troszkę więcej. No laj, wysadzać się. Pięknie! Teraz wy... O kurde, ładnie. Powiem wam, że jest na razie całkiem spoko. Jeszcze mamy... Wow, nie wszyscy się wysadzają. To nie jest taka reakcja łańcuchowa, że jeżeli jeden Bomberman się wysadzi, to od razu drugi też się wysadza. Ej, to jest spoko. Dobra, co my tutaj mamy? Um, wiecie co? Na to bym wziął po prostu szybką jakąś kawalerię bardzo. 30, 30, 40. 40. Ok. weźmiemy sobie masę najtów i sprawdzimy jak to będzie działało. O jajku, Chyba 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 nie, nie nie wyjdzie to tak dobrze jakbym chciał. No, z drugiej strony, gdybyśmy rozwalili dokładnie katapulta jedna rozwalona już. Więc może, może, może się to jakoś uda, powiem wam, zrobić. Zaraz się przekonamy. Już za momencik. I katapulta rozwalona i no teraz się zaczął po prostu chaos na polu bitwy. Gdybym miał jakiegoś łucznika albo kogoś takiego, to można by było coś tutaj zrobić. Właśnie, nie, nie mam pojęcia, czy e, opłaca mi się po prostu zbierać na tą specjalną jednostkę, czy raczej, e, czy raczej po prostu zmieniać resztę jednostek, to znaczy je ewoluować jakoś. Będę musiał, będę musiał o tym pomyśleć. Hmm. czy jest w ogóle sens ulepszania? Chociaż nie, no na pewno będą statystyki wzrastały, to warto o to się zatroszyć. Dobra, nie, nie wygram tej bitwy, już widzę, że po prostu przeciwników było za dużo. Wiecie co? Na końcu sobie ulepszymy jednostkę. Ulepszymy, czemu nie? Eee, zobaczymy, zobaczymy jak bardzo się one zmieniają, a może się w ogóle nie będą zmieniały. Weźmiemy standardowo to i muszkiety. No to jest chyba najlepsza taktyka. A, bo flotar ktoś mi to powiedział. Helios mi to powiedział, także on, on, musi, on musi mieć rację. Dobra, i daj, wysadzać się, wysadzać, panowie. Dziękuję, i teraz ty. Pięknie! Ej nie no naprawdę to jest broken taktyka. O, kurde, w ogóle, wow, Jedna salwa z muszkietów i nie ma dwóch działek. Dobra, lecimy dalej. Powiem wam, że jest naprawdę spoko. Patrzę, jest nowa plansza, chociaż nie wiem, czy na niej grałem jeszcze, czy nie. 26 poziom. Co my tutaj mamy? Mamy takich niby tarczowników, a takie główna, po prostu główna, totalne. Um, chociaż nie. Łucznice sobie z tym nie poradzą. M16 też sobie z tym nie poradzi. E, specjalne jednostki. W sumie mógłbym coś innego, prawda? A nie tylko te same jednostki cał, 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 cały czas używam. Wezmę sobie wieżę maga w postawie hmm. hmm, hmm, hmm. 160. A, wezmę sobie ninja. Ninja to on powinien napierdzielać zarówno na dystans, jak i z bliska. Także idealnie, po prostu idealnie. Czy oni mają jakieś jednostki tego na dystans? Nie, nie mają. Także jest ok. Uwaga, ten mag. O, jednego gościa zabijamy. Hmm... Podobają mi się ninja i pirat. No, ninja i pirat, powiem wam, że dobre jednostki, bo potrafią walczyć i tak, i tak, co jest naprawdę przydatne. Zobaczcie, oni sobie stoją z... z... Zaleka i po prostu wszystkich napierdzielają, także no, może to jest ta jednostka, którą będę wszystko wygrywał, każdą planszę, do stło o którejś, nie, nie mam pojęcia, która to była plansza. Czy oni mają teraz jakichś gości? Mają muszkiety, mają łuczników, no to nie, nie możemy da dać piratów, bo po prostu to będzie samobójstwo. Jeżeli dalibyśmy coś takiego, po prostu, P prosta taktyka, widzicie, nic mi nie robią. I teraz my sobie na spokojnie ich zabijamy. Chociaż nie, kurde, widzicie? Łucznicy już coś tam zaczynają robić. O kurde, z dwóch stron ich wzięliśmy. Dobra, powinniśmy, e, powinniśmy sobie poradzić. Nie, nie poradzimy sobie. Ty, co to jest w ogóle za jednostka? Jaki to ma poziom? Wow. Ej, jaki ty masz, kolego, poziom, co? Ej, przepraszam, muszę... Nie no, to jest trzeci poziom. Obstawiam, że to jest ten gościu, Gladiator. Kurde, no. Jest mocny. Jest naprawdę mocny. Weźmiemy sobie może katapultę? Nie, katapultę... Ja nie, nie lubię tych maszyn oblężniczych, wiecie? Ja tak jakoś... Wydaje mi się po prostu bezużyteczne. Ninja? Nie, 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 nie. Karabiniarze... M16. Nie, oni zasadają naprawdę, naprawdę mało... Obrażeń. czekajcie. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Pamiętam, że tą taktykę bardzo... Bardzo lubiłem. Pewnie teraz już jej nie polubię, bo po prostu jest. Zaczęła być słaba, bo te jednostki nie robią obrażeń bez, bez żadnych ulepszeń. Także weźmiemy sobie tak. I lecimy. O jezu! Co tam się dzieje? Widzicie? No, muszkieterów jasne, możemy się pozbyć muszkieterów, ale oni są bardziej yy, skupieni na, na tych gościach. A łucznicy dzięki temu, no, sobie moich powybijałem. Także to, to, to jest słabe. Gdybym mógł jakoś wydawać rozkazy, tak jak na przykład to było w tym Ultimate Epic Battle Simulator, to by było spoko. No, tam były takie proste rozkazy, ale było ok. 1700. Jeszcze sobie chwilkę e, chwilkę pogramy. Powiedzmy, przejdę tą planszę i idziemy sobie ulepszać jednostki. Także, jeżeli ktoś by chciał ulepszanie jednostek zobaczyć, to, to, to za chwilkę to będzie. Mm, kawaleria. Myślę nad kawalerią. Hmm. Wiecie co. Sprawdzimy to. Oj, nie mogę was postawić? Mogę was postawić, Dobra, lecimy z kawalerią. Oj, jest jest ok. Jeszcze u O, łuczników gdybyśmy się, kurde, pozbyli. No a teraz oni mnie powybijają. Moich łuczników, no? Ja raczej, znaczy łucznicy po prostu mnie wybiją. Chociaż może teraz jakoś. Nie, gladiatorzy też są zbyt mocni. Mm -hmm. dobra, wiecie co, widzicie, chciałem naprawdę inne taktyki, żeby nie było, że cały czas używam jednej taktyki, ale widocznie e, widocznie gra po prostu bardzo, bardzo propsuje e, taktykę na, na Bombermana. Także spoko, specjalnie gro dla ciebie, proszę bardzo i weźmiemy trzech muszkieterów, pyk, pyk, dobra. Lecimy, zobaczymy, czy to się, czy to się uda. Uhuhu, panowie, gladiatorzy, wy nie macie. Ty, co jest, ja ich wysadzam i nic się za bardzo nie działo. I powinniśmy sobie poradzić z nimi? Oczywiście, że sobie poradzimy. Nie, te bomby są naprawdę. OP powinny, powinny zostać znerwione. Dobra, obiecałem, że teraz idziemy ulepszać jednostki. Wiem, miałem zbierać na tą jednostkę, ale może jakoś inaczej to zrobimy. Czyli tak, ty wyglądasz gościu w ten sposób. Mmm, w sumie kogo mógłbym? Ciebie ulepszę, bo ty w sumie mało kosztujesz. A. Aha, trzeci, czyli da się o trzy poziomy. Czy on teraz jakoś inaczej wygląda? Chciałbym się przekonać. Czy ja wiem, czy on inaczej wygląda? A mogę jakoś. Um, po, poprzedni poziom? Hmm. Trudno mi powiedzieć naprawdę, czy on inaczej wygląda, czy nie, bo, bo nie miałem jakiegoś tam porównania żadnego. Ale dobra, powiedzmy, że on się zmienił, ok? Powiedzmy, że on się zmienił. Przynajmniej zobaczcie, tutaj na tym obrazku. Może nie na tym obrazku, ale weźmiemy sobie upgrade. On tutaj na nogach nic nie ma, nie? Na udach ni, ni żadnego uzbrojenia. A tutaj, jeżeli weźmiemy, to chociaż nie dobra, tam też nie ma. Więc trudno powiedzieć, czy te jednostki się zmieniają, czy nie. Może ma troszkę inną zbroję. A ty masz rękawicę? Przepraszam, nie no, rękawicę ma. Ludzie, czy te jednostki się zmieniają? Bo niby się zmieniają, ale tak naprawdę się nie zmieniają. Czajcie o co chodzi. Także trudno mi, e, tru, trudno mi to powiedzieć. Ja wam dziękuję za uwagę, pamiętajcie, 2500 lajków like w górę, wlatuje od razu kolejny odcinek. Czy to jest proste? Proste. Także zostawiaj łapę w górę, mordo i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.